Sadzimy choinki. Tak, mam choinkę tutaj. To jest moja, to jest Szymona, to jest taty, też mamy. No, teraz się moja choinka sadzi. Tu mamy jedną choinkę, tu mamy drugą choinkę koła Amadeusza Buta. I tu mamy trzecią choinkę, a tu się sadzi czwarta. Mamy. A ja stoję i nadzoruję. Ja znalazłem czerwone grzyby. Gdzie? Tutaj. Tu są? Tak. Gdzie są te czerwone grzyby? O, no faktycznie. Są tu. No już zobaczysz. Cześć. Nie wiem, czy zauważyliście, ale już od jakiegoś czasu mamy czysty obraz, to znaczy szybka w telefonie wymieniona. Ja od wczoraj szyję kolejne scrunchies, ponieważ jutro mam kiermasz w Newcastle. Jadę. Mówiłam Wam o tym kiermaszu. No i zobaczcie, scrunchie. No, tutaj mamy. Znaczy one są zaczęte, jeszcze trzeba wciągnąć gumki i dziurkę zaszyć. Scrunchies będą gotowe. Oczywiście trzeba je jeszcze ładnie ometkować. Teraz tak. Przy okazji powiem Wam, że wczoraj byli panowie naprawić nam kominek. Zrobili to bardzo szybko. To w sumie nie wiem, po co Wam mówię, ale tak mówię po prostu. O. I tak. I ja teraz pokażę Wam. Tu to mamy. Pokażę Wam, co dla Eli przygotowałam na kiermasz charytatywny. Przygotowałam to dla Ani, ale dochód idzie dla Eli. O, w ten sposób. Dobra. Pokazuję. Tylko muszę to wypakować, wiecie? Ja to zaraz spakuję z powrotem. O, pięknie. No, super. Efekty dźwiękowe. To jest szoperka. Znacie ją. To jest szoperka. Też znacie ją. Chłopaki, ciszej! To jest kolejna szoperka i to jest jeszcze jedna szoperka. Woreczek z czarną wstążeczką, z ekrylik wstążeczką i z wstążeczką czerwoną. Dwa woreczki firankowe. Woreczek. To jest An Idyllic Village ogólnie kolekcja. Tutaj mamy woreczek taki jak ta jedna szoperka. Oraz wysypiemy, co trzeba wysypać. Scrunchie. Jak zauważyliście, nie ma cen na żadnym z produktów. To są meteczki, ale tylko, że to jest recycled i adres mojej strony internetowej. Ale nie ma nigdzie cen, ponieważ daję dziewczynom organizującym kiermasz wolną rękę. Pełna dowolność. Za ile sprzedadzą? Ja tylko powiedziałam, za ile je zazwyczaj sprzedaję. No i jakie ceny sobie dziewczyny ustalą, to mi jest naprawdę obojętne, a tak naprawdę chciałabym, żeby to było sprzedane jak najdrożej, żeby jak najwięcej się uzbierało dla Eli. No, no i tak to mniej więcej mamy. No a tutaj wy wiecie, że ja lubię obdarowywać, dlatego też przygotowałam tutaj taką małą paczuszkę dla Ani. Ani mąż dzisiaj podjedzie po te wszystkie tutaj rzeczy, więc będzie miał do przekazania. Ani jest taka zaangażowana w tą zbiórkę, więc no, więc myślę, że będzie jej miło, jak też coś, wiecie, dostanie. No. No i to tyle. To jeszcze mogła Wam powiedzieć. Na razie chyba nic. Paszporty mamy dzieciom do zrobienia, bo się kończą. No, trzeba termin załatwiać. Mam zamówienie na 3 pary czarnych spodni. Gosia zadowolona ze spodni. Faktycznie te kieszenie były za nisko, ale Gosia jest zadowolona z tych spodni. Też wytłumaczyłam jej i ona też zdaje sobie sprawę z tego, że to była moja druga para spodni, którą szyłam. I już wiem, że te kieszenie trochę inaczej trzeba szyć. Więc dwie pary zamówiła czarnych spodni, tak jak Wam mówiłam, Roni też zamówiła jedną parę czarnych spodni, więc będę w najbliższym czasie szyła czarne spodnie. No. I ogólnie szycie przede mną, bo mam, tak jak mówiłam, bardzo dużo planów, bardzo dużo rzeczy chcę uszyć, mam bardzo dużo pomysłów, no chyba mi życia braknie, żeby to wszystko zrealizować. Ale dobra, jakoś powoli do przodu, małymi kroczkami.
Jest jeszcze coś, co chcę Wam pokazać, ponieważ Celina zrobiła mi taką miłą niespodziankę, taki miły prezent mi podarowała ostatnio, jak przyjechali z Piotrem po mnie. Jak wiecie, Piotr to jest mąż Celiny. Jak przyjechali po mnie na imprezkę w IKOS, to Celina przed moim wyjściem z domu podarowała mi taką fajną paczuszkę. A czekajcie, ja ją zamknę i otworzę ją razem z Wami. No. Było tak. Dobra, pokazuję. Paczuszka wyglądała tak i ona była obwinięta sznurkiem od makramy, ładnie zawiązana. I zobaczcie, otworzymy. Tadam! Po prostu Celina wie, że ja kocham kamyczki. Zobaczcie, pokażę Wam pierwsze, co po prostu, o czym marzyłam. Nie wiem, czy Wy wiecie, ale ja marzyłam o takiej szczotce ametystowej i ją w końcu mam. Tak się bardzo cieszę, Celina, dziękuję Ci bardzo za te kamyczki, a szczególnie za tą szczotkę, bo ojejku, no, jest przepiękne. Tutaj dalej mamy kwiat pustyni, róże pustyni, przepraszam, kwiat pustyni to był film. Zresztą bardzo polecam Wam film Kwiat pustyni. Tutaj mamy róże pustyni. Tutaj jest albo jakiś turkus, ale nie jestem pewna, bo jest bardzo ciapaty. A wiecie, że odmian to tego jest pełno, więc muszę to jeszcze zweryfikować, tą wiedzę. W ogóle jeszcze jestem przed oczyszczaniem tych kamyczków. Tutaj to wygląda albo jak oszlifowany, jejku, oszlifowany, no mam to, wiecie, że to mam. Jejku, 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 jak to się nazywa? Labradoryt. Ale z drugiej strony też nie jestem pewna, więc to też muszę zweryfikować. Tutaj mamy jakiś kwarc. Bardzo fajny, ładny. Dość ciężki. Ten ja zawsze zapominam, jak się nazywa. Ale też muszę zweryfikować, bo też... Wiecie, one też często do siebie bardzo podobnie wyglądają. Tutaj mamy coś podobnego do cytrynka, ale jest to bardzo leciutkie. Jest to po prostu jakaś żywica. Jest leciutka. Tutaj mamy, zobaczcie, nie miałam nigdy, tygrysie oko. On fajnie się tutaj mieni. On jest taki półprzezroczysty, można powiedzieć. I jak się patrzy na niego na żywo, to tak naprawdę ten pasek jest tak w środku. I to jest takie, tak przechodzi. No nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Tutaj mamy lapis lazuli prawdopodobnie. Też mam lapis. Tylko mam taki bardziej w kształtach, wiecie jakich, kanciatych, a ten jest taki na okrągło wyszlifowany. I tu jeszcze mamy coś... To bardziej jest, wpada w kolor zielony. Nie wiem, co to jest. Trzeba sprawdzić, bo tutaj wygląda jak jakiś obsydian na przykład albo onyks, ale nie, bo to jest chyba za zielone, za zielone. Nie wiem, czy widzicie ten odcień. Czekajcie, tak może bardziej... No, nie, nie widać tego tak. Tutaj mamy... Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. No, wygląda jakiś marmurek, ale... Ale naprawdę nie wiem, a nie chcę ryzykować, mówiąc, że to jest marmurek, bo to, że ma marmurkowy wzorek, jeszcze nie oznacza tego, że to jest marmurek. Więc też trzeba sprawdzić. Tutaj mamy jakąś taką kosteczkę, dość ciężką. No, też trzeba to sprawdzić. Nie wiem, co to jest. Może jakiś... Nie wiem, nie chcę strzelać. Nie chcę strzelać. Także taką piękną paczuszkę dostałam od Celiny. Celina, bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę z tego powodu. Swoją drogą, Tymon jest zakochany w tych kamieniach i on przez pierwszy wieczór, jak je zobaczył, on chyba z pół godziny sobie te kamyczki tak przekładał, oglądał i pytał, który jest który. No, zakochany w tych kamieniach. Na szczęście troszkę już o nich zapomniał i je odzyskałam. No. Więc tak, ok, postawimy i damy z powrotem na kominek, gdzie jest ich tymczasowe miejsce, a później je gdzieś ładnie wyeksponujemy.
Nie, no proszę państwa, godzina za dwie, 23 i Aleksandra co robi? Proszę bardzo. Zdecydowała się w końcu spakować walizkę, to znaczy zdecydowała się zacząć pakować walizkę. Bo jak wiecie, Paweł jutro wybiera się na kiermasz i tak jakoś... Ale wiecie co, mi się nigdy na kiermasze nie chce pakować. Ja... Może na pierwszy mi się chciało. Na pierwszy mi się chciało, ale wtedy nawet nie myślałam o tym, czy mi się chce, czy mi się nie chce, bo była trzecia w nocy. Pamiętacie? Jak się wybierałam do Feeling na Christmas kiermasz? No to właśnie. No to wtedy po prostu nie miałam czasu, bo na takim speedzie, dziwnie to brzmi, no na takim szybkim tempie pracowałam, bo ja nie, ja takich rzeczy nie używam. Na tak szybkim tempie pracowałam, że nawet się nie miałam czasu zastanawiać, bo miałam tyle pracy, czy mi się chce, czy mi się nie chce. A już później te kiermasze, na które byłam przygotowana, w sensie miałam już dużo rzeczy poszytych i tak dalej. Nie chce mi się pakować na kiermasze. Nigdy, 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 nigdy. No, same w sobie kiermasze lubię, lubię jechać na kiermasz, lubię też z niego wracać, bo zazwyczaj jestem po nim zmęczona i wiecie, wracam z emocjami i wszystkim i jakimiś tam wrażeniami. Tak pakowanie dzień wcześniej, ja już po prostu to uważam za tradycję, że mi się tego za cholerę nie będzie chciało robić. No i to się sprawdza. A tam z tyłu dziecko śpi. Nie będę pokazywać dziecka śpiącego. Nie. Dobra, pakuję to. No i widzimy się rano, czyli prawdopodobnie w kolejnym vlogu. Jeżeli już dzisiaj nic nie dogram, to prawdopodobnie widzimy się w kolejnym vlogu kiermaszowym. Dobranoc.